pisze święty Paweł, listę was zasmuciłem, nie żałuję tego. Bo jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu. Także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Istnieje Boży smutek. Wielu ludzi uważa, że smutek pochodzi od diabła. A tu jest napisane, że zostaliście zasmuceni po Bożemu. W odpowiedni sposób zostaliście zasmuceni. Paweł mówi, nie żałuję tego, że was zasmuciłem. Nie żałuję, że powiedziałem wam kilka rzeczy, które były trudne. Bo to podniosło wasze życie. Paweł się nie bał, że zrani kogoś. To jest bardzo ważne. Apostoł Paweł nie był człowiekiem humanizmu. Apostoł Paweł był człowiekiem nieba. On nie bał się, że kogoś zrani. W jego głowie nie było takiej mentalności, żebym tylko przypadkiem nie zranił moich braci w Koryncie. Żeby oni przypadkiem nie załamali się po tym, jak do nich coś powiem. Żeby przypadkiem nie odeszli z Kościoła. Paweł nie myślał w tych kategoriach. On wiedział, że jego napomnienie wywoła u nich smutek, ale to będzie smutek, który podniesie ich życie. Słowo Boże mówi, że razy przyjaciela są lepsze niż pochlebstwa wroga. Razy przyjaciela lepsze niż pochlebstwa wroga. Dlaczego? Dlatego, że są to razy od przyjaciela. Przyjaciel, nawet jak wali kogoś w mordę, to nadal jest przyjacielem. To jest bardzo proste. Rozumiecie? Nie zmienia to go we wroga. Przyjaciel to przyjaciel. Prawda jest twoim przyjacielem. To jest przyjaciel. Wielu z was doświadczyło czegoś takiego, że mieliście jakiś plan na życie. A potem spotkaliście mnie i ten plan runął. Rozumiecie? I diabeł mówił tak. Póki go nie spotkałeś, to miałeś wszystko poustawiane. Dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że ja chciałem zniszczyć twoje dotychczasowe iluzje, tylko dlatego, że iluzje były iluzjami. I w konfrontacji z prawdą po prostu padły. Nic więcej, że przyszedł smutek, normalna sprawa. Normalna sprawa. Tak jak dziecku zabiera się ostry nóż z ręki. I dziecko mówi, dlaczego mi to robisz? Są przecież prawa dziecka. Rozumiecie? Nasz syn się kiedyś raz powołał na prawa dziecka w domu. Tylko raz rozmówię ze mną. To był pierwszy i ostatni raz. Wyjaśniłem mu, że jest taki układ w tym świecie. Bóg, ja, a potem dopiero konstytucja tego kraju. Rozumiecie? To było dziwne. Ale przyniosło mu zbawienny skutek. Dziś nasz syn jest inny niż jego koledzy. Inny. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym, żebyście nie bali się być zasmuconymi przez prawdę Bożą. Jak będziesz dziś się modlił, powiedz, Boże, nie boję się być zasmuconym przez prawdę Bożą. Boże, nie boję się pozbyć tego, co zbudowałem w swoim życiu i co nie działa. Nie będę ubolewał nad stratą tego, co nie działa. Jeśli coś nie działa w twoim życiu, to niech to będzie do końca zdeptane. I zrób to dziś. I nie patrz na swoją duszę, że ona może być smutna. Dusze Koryntian też były smutne. Ale to święty Paweł zbudował ten zbór w ten sposób, że kilka lat temu nasz przyjaciel Mateusz Wnukowski pojechał do Koryntu i dzielił się tam Słowem Bożym. Do zboru, który jest 2000 lat. A więc prawidła Pawła doprowadziły do tego, że Kościół w Koryncie spotyka się od 2000 lat. Dobry Kościół zbudował Paweł? Nie rozleciał się przez 2000 lat. Nie rozwaliło go Bizancjum, nie rozwalił go Watykan, nic go nie rozwaliło.
Rozumiecie? Kiedy dostałem SMS-a, pastorze, macie pozdrowienia od braci z Koryntu. To przysiadłem na zawiasach, rozumiesz? Dlatego kiedy czytam takie rzeczy, to rozumiem, że te metody działają. Zasmucenie Boże ciała, bo Korynt się ostał. Zasmucenie Boże ciała, nie bój się go. Sam przyjdź do Boga i powiedz, chcę tego Duchu Święty. Nie będę się tego bał. Ojcze, wywyższamy Ciebie za to, że Ty jesteś żywym Słowem, że Ty jesteś światłem naszym, że Ty prowadzisz nas poza śmierć, że Ty doprowadzasz nas do miejsca, w którym nasze tak to tak, a nie to nie, w którym moc Twojego Świętego Ducha daje nam siłę do życia. Uwielbiamy Ciebie, czcimy Ciebie, Święty Jezus. Czcimy Ciebie, Jezus. Czcimy Ciebie, Święty. Uwielbij go, tak jak twoja dusza, Pan. Uwielbij go, Jezus.
nawet jeśli się tutaj nie słyszymy, musimy brać na tym autorytet. My przede wszystkim uwielbiamy Boga. Nie mam zgody na to, że co tydzień nam coś nie działa. To duchy głupoty. Ojcze, my w imieniu Jezusa, bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelkimi duchami na boku. Ja mówię harmonia, 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 harmonia. Tak jak zaczęliśmy, tak skończymy. Zaczęliśmy w wierze i skończymy w wierze. Zaczęliśmy w wierze i skończymy w wierze. Musimy słyszeć w nas, Postańcie. Ula na masaka, la rabata, do droba się. Ono ma kolor na masaka, la rabata, jedyne na masaka. Już nadchodzi dzień!
że kiedy my wstajemy i stawiamy swoją nogę na podłodze, to diabeł mówi, wstał wariat. Jest nas tutaj setka? Możemy podnieść głos i razem uwielbić Boga. Hallelujah, to znaczy szalony taniec. Nie bądźmy hipokrytami. Halleluja to szalony taniec. Kiedy pastor Kennedy powiedział halleluja, to wszyscy, niezależnie od tego, w jakim miejscu są, czy rozumieją, czy nie, to oni wykonują to zadanie na polecenie swojego generała. Zobaczcie. Halleluja. Halleluja! Oh,
Przez wiarę przekrocz to. Pokonaj ten odcinek. My jesteśmy duchami. Duchami. Kto ma to w duchu, niech to zrobi. Będziesz miał przełom potężny w swoim życiu. Morze czerwone się roztopiło. Pewne czasze modlitw przelały się w niebie. Już nie oczekujesz. Już wierzysz. Już przechodzisz. Twoja zdoba jest sucha. Twój wróg został na brzegu. Oczami wiary zobacz teraz to. Ojcze, my dziękujemy Tobie za przejście na nową ziemię. Poruszyłeś mnie, pokazałeś mi, że droga prosta jest. Poruszyłeś mnie, pokazałeś mi, że droga prosta jest. Chwytam się wiarą Twoich słów. 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 Poruszyłeś mnie, pokazałeś mi, że droga prosta jest. Chwytam się wiarą Twoich słów, chwytam się wiarą Twoich słów, chwytam się wiarą Twoich słów. Poruszyłeś mnie, pokazałeś mi, że droga prosta jest. Poruszyłeś mnie, pokazałeś mi, że droga prosta jest.
powiesz mi, że Boga dostaję. Thank you.
Słuchajcie, jest taki zespół demoniczny, który powoduje, że mężczyźni nie rozumieją kobiet, a kobiety nie rozumieją mężczyzn. Bóg mi powiedział kiedyś, wiesz przez co padł Salomon? Ja powiedziałem, Panie, przez to, że miał dużo kobiet. A Bóg mi powiedział, on nie przez to padł. On padł przez to, że on nie rozumiał kobiet. Dlatego, że nie rozumiał tych kobiet, to szukał następnych kobiet i następnych kobiet. Jest napisane tak, i Salomon to pisze. W 1000 ludzi znalazłem jednego człowieka, a wśród nich wszystkich nie znalazłem kobiety. On miał z tym problem, on nie rozumiał tego. To są demoniczne siły, które powodują, że jedna płeć nie rozumie drugiej płci. I możesz być blisko Boga, a jeżeli te demony wpływają na twoje życie, to nie jesteś w stanie mieć prawidłowej relacji w małżeństwie, nie jesteś w stanie mieć prawidłowej relacji z drugą płcią. Rozumiesz to? On to miał. Religia nam mówiła, że to było przez to, to przez co upadł, to było wszeteczeństwo. To było wtórne. To było wtórne. Wszeteczeństwo było skutkiem tego, że ten facet nie rozumiał kobiet. On miał problem z drugą płcią. Rozumiecie to? Jeżeli masz taki problem, wyjdź do przodu, będę się modlił o ciebie. Czy jesteś mężczyzną, czy też jeżeli jesteś kobietą i nie rozumiesz mężczyzn, bo to są te same duchy, to te same duchy, to one powodują, że wchodzisz w separację płciową, rozumiesz? Homoseksualizm jest przez ludzi rozumiany tylko w jeden sposób. Ale duchy homoseksualne są o wiele szerzej działające, ja o tym mówię od lat. To one spowodowały, że Salomon nie rozumiał kobiet. On nie wiedział, jak do nich podejść. On szukał ciągle następnych, myśląc, że z następną mu się uda. I znowu mu się nie udawało. I znowu była porażka. I w konsekwencji zaczął oddawać cześć ich Bogom. Tak się uwikłał. Te duchy doprowadziły go do bałwochwalstwa. Bóg dał ci Świętego Ducha, abyś mógł rozumieć wszystkich ludzi. Bez względu na płeć. Bez względu na płeć. Podejdźcie tutaj. Ojcze, ja modlę się o ludzi. Ja biorę autorytet nad wszelką demoniczną siłą, która przeszkadza tym ludziom rozumieć drugą płeć. Ja w imieniu Jezusa związuję te podłe duchy, które opętały Salomona. I nakazuję, aby teraz odchodziło od ludzi. Wszelkie demoniczne siły powodują te, że oni nie rozumieją drugiej płci. Odchodźcie teraz przez imię Jezus. Wy, które przyszłyście, wróżby skrzywdzenia i skrzywienia życiowych. Przeklinam was teraz w imieniu Jezus. Związuję was i nie pozwala wam działać. Nakazuję, opuszczajcie tych ludzi teraz. Ja wzbudzam święte rozumienie drugiej płci. Święte rozumienie. Święte rozumienie. Przez imię Jezus. 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 Odchodzicie teraz od tych ludzi. Przez imię Jezus. Opuszczacie ich. Opuszczacie ich. Opuszczacie ich. Opuszczacie ich. Odchodzicie od nich teraz. Przez imię Jezus. Nie wolno wam dotykać Bożych sług. Są! Nie biajcie dalej Boga. Są! Ja wzbudzam rozumienie drugiej płci. Ja wzbudzam to teraz. Przez imię Jezus. Ja łamię zapory. Ja łamię zapory. Łamię zapory. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Łamię zapory. Łamię zapory. Diabelskie zapory. Odchodzicie. Odchodzicie. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus odchodzicie. Odchodzicie. Demoniczne się nie powodują do wycofania. Co? Co? Jak Bóg rozumienie drugiej płci. Tak jak własne. 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 Rozumienie drugiej płci. Tak jak własne. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa.
sekretne duchy. Odchodzicie teraz. Naturalnym oddechem opuszczacie ludzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Szaki melaka, rata, desenne, nie tak lany, doro, na lecz Jezus. Holy, Holy Spirit. Duch Święty dał ci umysł mędrca. Holy Spirit, Jesus. Hokatafa, katelare, lare, brede, Jesus. Odchodzicie teraz, demoniczne siły. Odchodzicie przez imię Jezus. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Opuszczacie ciało. Przez imię Jezus. On dał ci umysł mędrca, abyś potrafił i potrafiła porozumieć się z każdym człowiekiem. Bez względu na płeć. Bez względu na to, czego doświadczyłeś i doświadczyłaś w poprzednim życiu. Masz umysł mędrca. I możesz porozumieć się z przeciwną płcią. Tego losu mi marabana teraz. Krzywdzący duchu, wał! Odchodzisz teraz od niego. Opuszczasz go. Opuszczasz go. Opuszczasz go. Kłamliwy duchu. Wał! Szaka karala syna marabana. Szakina marabana. Wielu z was miało złe doświadczenia. Bardzo złe doświadczenia. Wielu z was. Mnóstwo ludzi nie przyznaje się do tego, że było molestowanymi, gwałconymi. Wielu ludzi chce zepchnąć to, że związki, które mieli w życiu, wywarły na nich zły wpływ. Nie chcą o tym myśleć. Ale to nie jest sposób. Za tym stoją duchy. Trzeba je związać. Nakazać, aby odeszły i powołać się na prawdę Bożą. W imieniu Jezusa opuszczasz ciało. Przez imię Jezus związuje cię demoniczna siła. Ja w imieniu Jezusa zbudzam w nim głębokie zrozumienie drugiej płci. Przez imię Jezus, ja uznałem jego emocje w prawidłowy sposób teraz. Przez imię Jezus każda demoniczna siła, która wpłynęła na jego życie, powodując zmianę, jeżeli chodzi o zrozumienie do niepłci, odchodzisz teraz. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Zrozumienie do niepłci, jak własne. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. A kora lara na parę. Kora na parę. Związuje was duchy ciemne. Fon. Fon. Te demoniczne siły powodują rozczarowania wśród ludzi. Ludzie są rozczarowani drugą płcią. Ludzie boją się wchodzić w związki. Ludzie modlą się o męża czy żonę. Ale tak naprawdę boją się mieć męża lub żonę. Rozumiecie to? I modlą się i mówią, nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, bo są demoniczne siły, które atakowały już tysiące lat wcześniej. W imieniu Jezusa odchodzicie teraz wolno od sługi Bożego. Przez imię Jezus wolno z naturalnym oddechem odchodzicie. Duchy krzywdzące. Przez imię Jezus odchodzicie. Ja wspieram zrozumienie drugiej płci tak jak własnej. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Święty Paweł powiedział, nie ma mężczyzny i kobiety. On mówił o duchu człowieka. To znaczy, że każdy z nas może tak ustawić swój umysł, aby rozumieć drugą płeć tak jak własną. Każdy może to zrobić. Zapomnij o tych chorych nauczaniach, które mówiły, że nie można się porozumieć. Rozumiesz? Że istnieje zamknięta natura męska i zamknięta natura żeńska. Nie ma takich rzeczy. Nie ma. Nie wolno się bać. Powiedz, że nie będziesz się bał wchodzić w bliskie relacje z drugą płcią.
przestań ciągle gromić duchy wszeteczeństwa, nieczystości seksualnej i innych rzeczy. Tylko zacznij gromić te demoniczne siły izolacji w stosunku do drugiej płci. Głębokie zrozumienie drugiej płci przez imię Jezus, przez moc Świętego Ducha. Przez moc Świętego Ducha. Przez moc Świętego Ducha. Szaka talaba dla Rebele Jezus. Tak jak własny. Wybieraj Cię Bogiem. Czcimy Ciebie Święty Duchu. Ty, który jesteś prostą drogą. Ty, w którym wszystkie obietnice Ojca mają swoje tak. Duchu Jezus. Ty wzbudzasz nas w chcenie wychowania. Haszemy Heredy Jezus. Niech to wyznanie będzie Twoim dyżurnym wyznaniem, że rozumiesz drugą płeć tak, jak swoją własną. To co najpiękniejsze dałeś mi. Chwalą śpiewa. Jak wielkim jesteś Ty. Stwórca wszystkich rzeczy. Stwórca. Malarz firmamentu. Dałeś mi chwilę.
myśli. Malarz firmamentu, to co najpiękniejsze dałeś mi. Hula Jorów śpiewa. Każdy człowiek, który choruje teraz lub czuje, że jest jeszcze, kto potrzebuje uzdrowienia, uzdrowienia, uwolnienia. Każda osoba, stawajcie wszędzie. Aleluja. Ewangeliści, podchodźcie do tego.
Jeżeli chcesz, żeby twoje życie było sprawne tutaj,
to zacznij tak myśleć. Powiedz, Boże mój, będę nosił przez wiele lat Twojego ducha po tej ziemi. Im będę starszy, tym będę się lepiej czuł. Im będę starszy, tym będę się lepiej czuł. Tym będę sprawniejszy, silniejszy. Aby Twoje królestwo szerzyło się przeze mnie sprawnie i silnie. A potem odejdę do Ciebie syty dni. Syty dni. Do Boga się odchodzi w chwale. Słowo Boże wyregulowało wszystko, nawet śmierć. Odrodzeni z Bożego Ducha ludzie. Albo odejdą, mają odejść śmiercią męczeńską, albo w chwale. Są dwa sposoby prawidłowego odejścia z tej ziemi. Albo śmierć męczeńska, albo chwała. Każdy inny sposób odchodzenia z tej ziemi jest nielegalny. Nielegalne choroby, nielegalne wypadki, nielegalne rzeczy. Rozumiecie? Nielegalne. Bo Chrystus wczoraj, dziś i jutro ten sam. I Twoje życie musi być życiem w chwale. Oddawaj chwałę Bogu w swoim ciele. Nie bądź przeduchowionym człowiekiem. Zrób tak. Jeśli jest pośród nas taka osoba, która pomimo to, że jest w takim miejscu, dalej czyta horoskopy, to wyjdź, pomodlimy się o Ciebie. To nie jest dobre czytać horoskopy, inwentę horoskopy. Ustanawiać sobie kolejny dzień. Jeśli jest pośród Was również osoba, która uważa, że 13 może mi się wydarzyć coś złego, kiedy przebiegnie Ci czarnego drogę, to jest to bałwochwalstwo. U Artura w domu były wyswobodzone takie lęki, że 13 coś zawsze się musi złego wydarzyć, ponieważ z 12 na 13 Artur zamordował człowieka. I od tamtej pory, do chwili jego nowych narodzin, zawsze 13 coś się działo. Zawsze. Ponieważ owe doświadczenie powodowało, że oni się spodziewali, że 13 coś wydarzy się złego. I 13 zawsze wydarzało się coś złego. Albo Artura aresztowali, albo coś tam się wydarzyło. Rozumiecie? Ale jeszcze w świecie urodziłam naszego syna 13 w piątek. Rozumiecie? Czemu o tym mówię? Ponieważ takie rzeczy są pośród ludu Bożego. Korynt był najbardziej charyzmatycznym miejscem i miejscem największych w ogóle różnych porażek. Jeśli macie tak w swoim życiu, to trzeba się o to modlić. Ponieważ wielokrotnie nie jesteście w stanie utrzymać swojego uwolnienia. Ponieważ, tak jak powiedział Artur, wzywacie innych bogów. Wzywacie innych bogów. Jeżeli jesteś człowiekiem, który Boga zna tylko ze słyszenia, ale nie miał doświadczenia nowego narodzenia, chciałbym przebić się do życia Jezusowi. Jeżeli jest ktoś, kto się nie pojednał z Bogiem, wyjdź do przodu też. Jeżeli nie oddałaś Mu swojego życia, chodź tutaj do mnie. Bóg chce, żebyś dzisiaj wszedł do Jego rodziny. Dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Boże Ojcze, od dzisiejszego dnia przyjmuję tą łaskę. Ogłaszam, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele. Od dzisiaj, Panie Jezu, Ty jesteś moim Panem. Amen. Thank you.
jak wielki sztyl. Razem z aniołami śpiewam ci, jak wielki sztyl.